Witam Państwa serdecznie na siódmym wykładzie z przedmiotu Kultura społeczeństwa informacyjnego. Tym razem chciałbym powiedzieć na temat Web 2.0, czy kultury Web 2.0 i kultury 2.0. To są dwa bardzo ważne pojęcia, które zrobiły, można powiedzieć, zawrotną karierę na początku XXI wieku i one są bardzo ściśle ze sobą związane, dlatego że od razu powiem, że nie byłoby kultury 2.0, gdyby nie było Web 2.0 i do pewnego stopnia kultury Web 2.0. Istnieją pewne racje, żeby te dwa pojęcia traktować oddzielnie, chociaż są tacy uczeni, którzy uważają, że nie ma większego sensu mówić o kulturze Web 2.0 i kulturze 2.0. Niezależnie od tych zawiłości i kontrowersji, postanowiłem, że te dwa pojęcia będą umieszczone obok siebie, czyli że nie będą one traktowane synonimicznie. Chociaż, jak już przed chwilą powiedziałem, są pewne racje wskazujące na pewien wspólny zakres pojęciowy tych dwóch kategorii. No dobrze, ale wracając do tematu zasadniczego. Otóż dlaczego to są tak ważne kategorie, prawda? Czyli kultura Web 2.0 i kultura 2.0. Otóż to są kategorie, które w pewien sposób zrewolucjonizowały wytwarzanie kultury we współczesnych społeczeństwach, we współczesnych informacjonalistycznych społeczeństwach. Żeby dobrze zrozumieć przełom, jaki dokonał się w przypadku kultury 2.0, należy najpierw pokazać różnicę między Web 1.0, czy siecią 1.0 i Web 2.0. Wówczas to dopiero w pełni będziemy rozumieli, co takiego istotnego wnosi ta druga generacja internetu. Otóż, kiedy mówimy o Web 1.0, o sieci pierwszej generacji, to zwykle mamy na myśli to, że był to internet, czy w ogóle zespół praktyk internetowych, które zakładały pewną bierność użytkowników. W tej pierwszej fazie rozwoju internetu były przez określonych dostawców tworzone pewne treści, czy pewne witryny zawierające określone treści, które no, były, że tak powiem, biernie przyswajane przez tych pierwszych użytkowników internetu, czyli w latach 90. XX wieku, a więc w tej dekadzie, w której nastąpiła ekspansja internetu na cały świat, kiedy wyszedł on z laboratoriów wojskowych i tutaj od początku lat 90. przenikał, czy zaczął przenikać różne sfery praktyk społecznych. Zasadniczy przełom dokonał się dopiero na początku wieku XXI, kiedy narodził się internet drugiej generacji, czyli Web 2.0 i towarzysząca mu oczywiście odpowiednia forma kultury. Ten przełom był związany z tym, że sieć drugiej generacji umożliwiała aktywność użytkowników, prawda? Czyli ten dotychczasowy bierny użytkownik internetu stał się jego aktywnym twórcą, czy aktywnym współtwórcą. Dlatego, że internet drugiej generacji umożliwiał redagowanie, tworzenie i zmienianie zawartości stron internetowych. Te nowe strony internetowe zaczęły być po prostu interaktywne, czyli wymagały określonej aktywności odpowiednich grup ludzkich i oczywiście ludzie skrzętnie zaczęli z tego korzystać. Stąd właśnie mówimy o narodzinach nowej kultury, właśnie tej kultury
Web 2.0, która polegała na jak gdyby uwolnieniu dotychczas, ja bym powiedział, uśpionego potencjału twórczego różnych ludzi. Teraz właśnie dzięki tym interaktywnym witrynom oni mogli sami tworzyć treści, zamieszczać je w internecie, a w przypadku innych użytkowników, czy twórczości innych użytkowników mogli te tworzone przez innych treści właśnie komentować, a także miksować bądź remiksować. Temu ostatniemu zagadnieniu będzie zresztą poświęcony odrębny wykład. I oczywiście na kanwie tej jak gdyby ogólnej kultury Web 2.0 narodziła się kultura 2.0, czyli taka jak gdyby no, kultura już w takim węższym sensie, bardziej związana z praktykami na przykład artystycznymi. I tutaj również no, nastąpiła istna erupcja twórczości różnych osób, które do tej pory no, nie miały takiej możliwości i ze względów instytucjonalnych i przede wszystkim sprzętowych. Teraz, jak doskonale wiadomo, każdy może robić zdjęcia, kręcić filmy, tworzyć grafikę. To jest związane oczywiście z tym, że istnieje tani sprzęt i często darmowe oprogramowanie, które umożliwia tego typu twórczość. I takie słynne serwisy jak YouTube, jak Flickr, jak Facebook, czy takie już bardziej specjalistyczne, jak na przykład DigArt, no właśnie bazują na tej oddolnej, w cudzysłowie, ludowej twórczości, bo w przeciwnym razie nigdy by nie osiągnęły aż takich gigantycznych rozmiarów. Tak więc, kiedy mówimy o kulturze Web 2.0, no to mamy do czynienia jak gdyby pewne wzorce, pewne wartości, pewne postawy, które odnoszą się no, do wszystkich jak gdyby praktyk sieciowych. Natomiast kiedy mówimy o kulturze 2.0, to bardziej myślimy o szeroko rozumianych zjawiskach artystycznych bądź paraartystycznych, czyli tutaj jak gdyby zakres tego drugiego pojęcia jest znacznie węższy niż w przypadku kultury Web 2.0. Dziękuję Państwu.